Dziękuję Panu Bogu, że dał mi jeszcze jeden dzień życia, żeby tutaj być razem z Wami. Dziękuję za zaproszenie do dzielenia się Bożym Słowem. Ten ubiegły tydzień przyniósł wiele zaskakujących rzeczy, takich niezwykłych od Pana Boga. Zostaliśmy nominowani do takiej nagrody Grand Press 2012 w kategorii reportaż radiowy i dokument telewizyjny. To taka wielka niespodzianka od Pana Boga. Nie mieliśmy, wydali nam tej nagrody Grand Pressu, no ale znaleźliśmy się w tej kategorii w czterech najlepszych pracach po prostu w tym roku spośród 700 różnych dzieł, które zostały gdzieś tam wysłane. Największą niespodzianką od Pana Boga było to, że w czwartek pojawił się w naszym biurze człowiek, który pierwszy raz nawiązał kontakt z redakcją Fundacji Głos Ewangelii ponad 10 lat temu. Za różnego rodzaju przekręty w sferze takiej finansowej został skazany na 10-letni wyrok. Jak znalazł się już w celi, to tuż po jego przyjściu jeden z tych osadzonych kończył swój wyrok i zostawił mu adres Fundacji Głos Ewangelii. Ponad 10 lat temu napisał swój pierwszy list. Wyszedł w kwietniu tego roku. Pracuje, ma już własną firmę. Ma tyle zamówień, że przez następny rok już nie mógłby nie przyjmować żadnego zlecenia i miałby co robić. I Uniwersytet Warszawski, oddział, gdzie nastąpiła resocjalizację, jest pod takim wrażeniem tego, co się dzieje w jego życiu, że postanowił zrobić spotkanie z Grzegorzem i z grupą studentów. I byłem na tym spotkaniu i ci studenci nie mogli uwierzyć w to, co oglądali i to, co słyszeli. Facet robił duże pieniądze, robił duże przekręty i jak Pan Bóg się zaczął do niego dobierać, to już z tego więzienia zaczął sprzedawać to, co miał z procederu nieuczciwych interesów. Między innymi sprzedał swój dom, który spłacić ludzi, których oszukał. To pokazuje głębie zmiany, jaka została dokonana w tym człowieku. Prawdopodobnie tytuł tego reportażu, który zrobimy o jego życiu, będzie brzmiał znikąd donikąd. Tak naprawdę wychodził z więzienia donikąd. Człowiek, który przedtem miał domy, samochody, wychodził z tobą, która ważyła ponad 40 kilo, dlatego, że miał tam tyle książek. Pisma Świętego, różnych książek, zaczął studiować Biblię. I ta torba mu była tak ciężka, że się rączki urwały. Siada tej torbie przed tym zakładem karnym i mówi, co dalej? No i Pan Bóg miał scenariusz. Bardzo ciekawy. Jestem ciekawy, co będzie się dalej działo w życiu tego człowieka. Ten człowiek nie zlekceważył okazji, jaką stworzyła mu Ewangelia. To zmieniło całe jego życie. Dla części z nas to spotkanie tego niedzielnego poranka będzie miało ważne znaczenie i będzie oddziaływało na Twoje życie. Jeżeli usłyszysz Ewangelię i zdecydujesz się na to, by ją odrzucić, to będzie oddziaływało na Twoje życie, powiem więcej, będzie działało na Twoją wieczność. Jest taka historia w Nowym Testamencie, że przychodzi do Jezusa młody człowiek, słyszy Ewangelię, odrzuca ją i odchodzi smutny. Wewnętrznie poruszony, wewnętrznie wzburzony, ale smutny. Odrzucił Jezusa. Nie wiem, co się dalej działo w jego życiu. Być może miał jeszcze szansę, tego nie wiemy. Ale chcę Ci powiedzieć, że odrzucenie tego, co mówi Jezus w swoim słowie, pociąga bardzo ważne i daleko idące konsekwencje w Twoim życiu. Z drugiej strony, jeżeli zaufasz Chrystusowi, Jego słowu, to też odejdziesz z tego miejsca jako zmieniony człowiek. Nie będziesz już kimś takim, jakim jesteś w tej chwili. Zmianie ulegnie Twoje życie, Ty sam.
Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Ewangelia według świętego Łukasza, 11 rozdział z tej księgi otworzymy. Od 29 do 32 wersetu przeczytamy tekst. A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić, chodzi o Jezusa, pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie. Gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie. Gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Ludzie współcześni Jezusowi, ci, którzy go słuchali, w pewnym momencie przyszli do niego i powiedzieli coś takiego. Dokonaj jakiegoś cudu. Dokonaj rzeczy spektakularnej, abyśmy nie mieli żadnej wątpliwości, że ty jesteś tym, za kogo się podajesz. Udowodnij, że jesteś Bożym Synem. Jezus im odpowiada, szukacie jakiegoś szczególnego znaku? Ja jestem tym znakiem. I ja sam jestem tym znakiem. I dalej mówi, że ludzie w czasach Jonasza, którzy usłyszeli przesłanie od Pana Boga, oni pokutowali i w dniu sądu taki nadejdzie, czy to, że tak powiem, kupujesz, czy nie kupujesz, to nie zależy od twoich przekonań, taka jest rzeczywistość. Przyjdzie dzień sądu i ci ludzie, Jezus powiedział, z Niniwy potępią tych, którzy żyli w czasach Jezusa, słuchali Jezusa, oglądali Jego życie, oglądali, co się go dokonywał i postanowili Go odrzucić. Dalej mówi, że królowa z południa rozpoznała mądrość Salomona, a mówi, przecież we mnie jest dużo większa mądrość. A wy szukacie jakiegoś nadzwyczajnego znaku? I mówi im tak mniej więcej, jesteście ślepi? Nie potraficie, albo raczej nie chcecie zobaczyć prawdy. I jesteście zamknięci na prawdę. I wiesz, co Jezus powiedział? Ja jestem prawdą, ja jestem światłem, ja jestem znakiem. Gdy jesteś skonfrontowany z Jezusem Chrystusem i z tym, co o sobie utrzymywał, deklarował, ogłaszał, jaka jest ta reakcja? To bardzo ważne pytanie. Kim jest Jezus? I reakcja faryzeuszy, uczonych, ludzi, którzy byli blisko Boga, przynajmniej tak uważali w tamtych czasach, ich reakcja była pełna wrogości wobec Jezusa. Ci bezbożni ludzie, zamieszkujący Niniwę w czasach Starego Testamentu, byli pełni pokory, pokutowani, gdy zostali skonfrontowani z Bogiem, Jego przesłaniem i Jego Królestwem. Co myślą o Jezusie? Kim jest Jezus? To jest pytanie, którym się dzisiaj zajmiemy. Biblia, księga, która mówi o Jezusie, jest ciągle najlepiej sprzedającą się książką świata. I tak dzieje się każdego roku. Nie możemy uciec od Jezusa. Ale kim on jest? Wiemy, że Saul był prześladowcą chrześcijan. W drodze do Damaszku został nagle powalony na ziemię potężnym światłem i zadał pytanie, kim jesteś, Panie? Kim jest Jezus? Dlaczego ten Jezus jest tak mocno obecny w naszym świecie i w naszej kulturze? W sztuce, poezji, malarstwie, architekturze. Kim on jest, że jest tak mocno wpisany w to wszystko, co nas otacza? Czy jest jednym z wielu myślicieli, rewolucjonistą, hipisem, jak chcieliby inni, pierwszym z nich? Może jest kimś więcej. Żył tylko 33 lata.
Nigdy nie przemieścił się na odległość większą niż 200 km. Nigdy nie otrzymał formalnego wykształcenia. Pomimo tego, 2000 lat później mówią o nim całe pokolenia. Niektórzy powiadają o Jezusie, że był szaleńcem i maniakiem. Nic nowego, takie rzeczy niektórzy już mówili, jak Jezus chodził po ziemi. Naprawdę Jezus był szaleńcem? Wierzysz w to? Gdy zapoznałeś się z Jego słowami, z Jego życiem, z opisem Jego życia, to można utrzymać taki wniosek odnośnie tego, kim jest? Inni powiadają, że to rewolucjonista rzeczywiście był kimś takim? W tym sensie, że zmieniał w sposób radykalny ludzkie życie, tak. Ale nigdy nie wywołał jakiejś rewolty, ani nie stanął na czele rewolucji, która dążyłaby do obalenia ówczesnego establishmentu, ludzi, którzy sprawowali władzę. Tego nie czynił. Byli tacy, którzy chcieli go popchnąć w tym kierunku. Ale gdy odkryli, że on nie zamierza, że tak powiem, tego uczynić, to zostali rozczarowani się. Gdy usłyszeli, że buduje inne królestwo, dłużej już ich nie interesował. A gdy go chcieli sprowokować do tego typu działań, które byłyby wypowiedzeniem jakby posłuszeństwa, czy pewną rewoltą, buntem wobec Rzymu, to powiedział: przynieście mi monetę. Czyja to podobizna i czyj napis? Odpowiadają cesarze. No to oddajcie, co jest cesarskiego cesarzowi, a co jest Bożego Bogu. Już więcej go nie pytali. Nie potrafili sprostać mądrości, która przebijała z jego słów. A może Jezus był częścią establishmentu? Chciał zachować to status quo, które było. Niektórzy powiadają, że Jezus był kimś, na kim zbudowano zachodnią cywilizację. Chcę ci powiedzieć, że Jezus nie był i nie jest częścią żadnego establishmentu. On przyszedł, aby zaprowadzić, ustanowić i rozpocząć zupełnie inne królestwo. Boże królestwo. Inni widzą w Jezusa pierwszego hipisa z długimi włosami i malutką komuną swoich uczniów. No, część ludzi tak interpretuje postać Jezusa. Pismo nie daje nam, nawet nie zostawiło opisów tego jego fizycznego wyglądu, dlatego że Bóg jest duchem i winniśmy go czcić w taki sposób. Inni twierdzą, że Jezus po prostu to zły człowiek. To oszust. Kim był? Kim był Jezus? To ważne pytanie. Jezusie, kim ty jesteś? Nie możemy uciec od tego pytania. Nasi najwięksi myśliciele, filozofowie o nim mówią. Nasi najwięksi historycy o nim piszą. I mówię o tych, którzy żyli tuż po czasach ziemskiego życia Jezusa, o Józefie Flawiuszu, o Tacycie. Największe dzieła poetyckie, malarskie, muzyczne dotyczą jego osoby. Tak jak już powiedziałem, nasza architektura, wszystko jest pełne jego obecności. Kim on jest? Nie możemy od niego uciec. Był człowiekiem. To wiemy. Biblia to potwierdza. Wiemy, że bywał głodny, że był spragniony, że były momenty, gdy był zmęczony. Wiemy, że się cieszył, wiemy, że płakał, wiemy, że miał przyjaciół. Ale Biblia mówi coś jeszcze, coś bardzo wyjątkowego. Biblia mówi, że nigdy nie zgrzeszył. Nigdy. Tak naprawdę był w stanie stanąć przed tysiącami ludzi i powiedzieć: jeżeli jest ktoś z was w stanie dowieść mi grzechu, to proszę bardzo. Jestem otwarty na taką konfrontację. Kto z nas śmiałby rzucić takie wyzwanie? Dobrze, że tu nie ma moich dzieci i mojej żony. Tym bardziej nie mógłbym takiego wyzwania rzucić wobec kogokolwiek. A Jezus mógł to zrobić. Doświadczył każdego kuszenia, jak każdy z nas. Ale coś go różniło.
nigdy żadnemu z nich nie uległ. Był w pełni człowiekiem, tak jak ty i ja, ale był kimś więcej. Wiesz co robił? Ogłaszał, że jest kimś wyjątkowym, że jest jedynym wcielonym synem Boga. Ogłaszał swoje istnienie nie od roku zerowego naszej ery, ale od wieczności. Pismo opowiada, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Zanim powstał czas, Jezus już istniał. On powiadał, że zanim był Abraham, a to dość odległe czasy, on już był. Ogłaszał, że istniał od zawsze. Mówił, ja jestem. I nie dziwmy się, że takie stwierdzenia z ust Jezusa powodowały bardzo wrogą reakcję tych, którzy go słuchali. Powodowały odrzucenie, gniew. To dlatego chcieli go zabić, ukamienować, a ostatecznie go ukrzyżowali. To właśnie z tego powodu. Jezus stanął i ogłosił, że jest Bogiem. I wielkie pytanie. Czy rzeczywiście nim był? Wiesz, bo jeżeli to jest nieprawda, to możemy sobie przestać zawracać nim głowę. Naprawdę. Ale jeżeli jest prawdą to, co powiedział, to ma kolosalne znaczenie dla życia każdego człowieka i dla historii Ziemi, tego, co się tutaj dzieje. Czy był tym, za kogo się podobał? Czy był synem żyjącego Boga? Pewnego razu zapytał swoich uczniów, ludzi, którzy go obserwowali przez 24 godziny na dobę, przez prawie 3 lata swojego życia. Zapytał ich, co o mnie ludzie mówią. Przepraszam, za kogo mnie uważają? I oni mówią tak. Niektórzy mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, który powstał z martwych, że jesteś Eliaszem, Jeremiaszem. A Jezus im odpowiada, wiecie, mnie nie interesuje to, co inni tak naprawdę o mnie myślą, co wy o mnie myślicie. Co myślisz o Jezusie? Piotrze, co ty o mnie myślisz? Chodzisz za mną od 3 lat. Słuchasz tego, co mówię, obserwujesz to, czego dokonuję. Co o mnie myślisz? Wiesz, co powiedział? Jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Dobrze, Piotrze, zdałeś ten test, ale to nie są twoje myśli. Te myśli otrzymałeś od mojego Ojca, od Boga. Zostało ci to objawione. Jezus ogłaszał, że jest Synem jedynego Boga. W czasie świąt Bożego Narodzenia, dzieli nas od tego kilka dni, będziemy wspominali moment Jego wcielenia. Ale chcę ci przypomnieć, że to nie jest początek Jego istnienia. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Logos, to Boże Słowo, wieczny Bóg, stał się ciałem w osobie Jezusa Chrystusa. I żył jak człowiek. Stał się jednym z nas. Więc gdybyś miał kopiec, w którym żyją mrówki, widziałbyś, że gdzieś została zburzona jakaś tama i potężny strumień wody pędzi w kierunku tego kopca i wszystkie zginą. A nawet jakbyś chciał je ocalić, bardzo by ci na nich zależało, kochałbyś je, to mógłbyś jako człowiek stanąć i mówić im, żeby uciekały, że tam nadchodzi tragedia, nie dotarłbyś do nich. Żebyś do nich dotarł, musiałbyś się stać jedną z nich. To dlatego Jezus stał się człowiekiem. To dlatego wszedł w twój i mój świat. Żebyśmy go zrozumieli, żebyśmy go usłyszeli. Żebyśmy zobaczyli, jak bardzo nas kocha. Stał się ciałem. Tego naucza Biblia. I gdy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, musisz to zaakceptować. On nie był rewolucjonistą, hipisem, wielkim człowiekiem. On był Bogiem w ludzkim ciele. Jezus Chrystus. Nikt nigdy nie nauczał takich rzeczy, jakich On nauczał. Gdy ktoś się uderzy w jeden policzek, nastaw mu drugi. Przebaczaj tym, którzy są obok ciebie, którzy cię ranią 77 razy, czyli bez końca. Żyj w przebaczeniu.
To Jezus powiedział, że Bóg ocenia nie tylko twoje i moje czyny, ale On przede wszystkim jest zainteresowany twoimi i moimi motywami. Jemu zależy na mojej intencji. On powiedział, że Mojżesz powiedział, nie będziesz tu założył. A co Jezus mówi? Jeżeli patrzysz na kobietę i ją pożądasz, to już dokonałeś cudzołóstwa. Jeżeli gniewasz się na kogoś, to tak jakbyś dokonał morderstwa. Dla niego oznaczało to jedno i to samo. Powiedział o Mojżeszu, że on nauczał, że nie będziesz zabijał, a ja wam powiem, że każdy, kto się gniewa, pójdzie pod sąd. Jezus niebotycznie wysoko zawiesił poprzeczkę dla etyki. I On wymaga takiego życia od ciebie i ode mnie. On sam żył zgodnie z tymi standardami, nigdy ich nie złamał. Wczoraj już mówiliśmy i dzisiaj powtarzam, że Jezus powiedział, że z serca człowieka pochodzi morderstwo, kradzież, szyteczeństwo, chciwość, złość, głupota. Wszystko zło pochodzi z wnętrza ludzkiego serca. Jezus mówi, to musi być zmianie. To dlatego powiedział, musisz się na nowo narodzić. On może to zrobić. Kim jest Jezus? Czy jesteś, Jezusie, tym, za kogo się podajesz? W zasadzie ukrzyżowano Jezusa, oskarżając Go o trzy rzeczy. Powiedziano, ten człowiek jest przyjacielem celników i grzeszników. On kocha grzeszników, to pierwszy zarzut. Drugi, ten człowiek uzdrawia w dzień sabatu, czyli łamie to nasze prawo, nasze zwyczaje. I trzeci zarzut, twierdzi, że jest Bożym Synem. Czy rzeczywiście nim był? Popatrz na to, jaką miał władzę i jaki miał autorytet. Pewnego razu stwierdza tak, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Mógł przebaczać grzechy. Żaden z ludzi nie mógł i nie potrafił tego dokonać. Nie mógł tego zrobić. A Jezus tego dokonuje i na świadectwo, na potwierdzenie, że to się dokonało, sprawia, że człowiek, który jest sparaliżowany, zaczyna chodzić. On miał autorytet nad naturą. Nad światem, w którym żyjemy. Jest opis takiej pewnej nocy, gdy walą pioruny, rozszalałe morze i jego fale próbują zatopić łód, na której są uczniowie. Potężne podmuchy wiatru, uczniowie przerażeni. A Jezus w pewnym momencie wstaje i mówi tylko jedno słowo. I nagle następuje totalna cisza. Wiesz, byłem nieraz w takiej sytuacji, gdy rozszalała się w ciągu może 6-7 minut, taka prawie 1,5 do 2 metrów fala na Bałtyku. I nie mogłem zrozumieć, że tak szybko to się zaczęło, ale później dziwiło mnie to, że jak ten szkwar już przeszedł, to morze było jeszcze rozkołysane przez kilka godzin. Nie mogło się uspokoić. Jedno słowo Jezusa. Miliony ton wody zamienione w spokojną, zamarzniętą jakby taflę. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Przemówił Pan stworzenia. Pan Wszechświata. Przemówił Stwórca. Ten, który ustanowił prawa. Prawa natury to są Jego prawa. On to kontroluje. On je ustanowił. On ma moc nad chorobami. On mógł sprawić, że ludzkie oczy, które nigdy nie widziały, nie tylko zaczęły widzieć światło, ale doskonale widzieć wszystko, co jest obok na świecie. Głusi odzyskiwali słuch. Niemi mogli mówić. Jest często dochodziło w czasie ziemskiego życia Jezusa do konfrontacji Jezusa z demonami. Wyrzucał je. Wiesz dlaczego? Bo miał nad nimi władzę. Ludzie, którzy byli przez nie opanowani, wracali do normalnej rzeczywistości, do normalnego życia, do normalnego funkcjonowania. Na chwilę popatrzmy na moment jego śmierci. Nikt nigdy tak nie umierał. Trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca,
dziwne rzeczy dziejące się na cmentarzu i, w świątyni. Rzymscy żołnierze, którzy byli świadkami śmierci tysięcy ludzi, musieli wyznać, ten człowiek musiał być Bożym Synem. Nawet człowiek z kamiennym sercem musiałby być poruszony, gdyby obserwował ostatnie godziny życia Jezusa. Najpierw zdarli z Niego ubranie. Później przyprowadzili ludzi z rzymskimi batogami, które końcówki tych batogów były wypełnione ołowianymi kulami. Jedno uderzenie takiego batogu sprawiało to, że skóra była rozdzielana jak od cięcia nożem. Często wnętrzności biczowanej osoby wychodziły na zewnątrz. Taka była siła uderzenia z rzymskiego batogu. Później włożyli na jego głowę koronę z ciernia. Bili go po głowie. Ściekała krew. Śmiali się z niego. Pluli w jego twarz. Szydzili na wszelkie możliwe sposoby. A on jednym skinieniem swojego najmniejszego palca mógłby sprawić, że tysiące anielskich bytów przybyłoby i zmiotło z powierzchni ten cały motłoch. I jedno jego słowo, jedno jego skinienie. Jezus tego nie zrobił. I dlaczego? Bo urodził się dla tej chwili. Wziął drewniany krzyż i zaczął iść w kierunku wzgórza, które nazywało się Golgotą. Wbito gwoździe w jego ręce i w jego nogi. Wiesz, co powiedział? Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Co by się działo w tobie, gdyby ktoś wbijał gwoździe w twoje ręce, a ty byś wiedział, że jesteś całkowicie niewinny? Jezus nie wrzeszczał, nie groził, nie przeklinał. Przyjął to i powiedział: przebacz im. Nie wiedzą, co czynią. Chwilę później powiedział: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Wiesz dlaczego? Bo twój mój grzech został włożony na jego osobę. I ojciec nie mógł na to patrzeć. Na to, co działo się z jego synem. Z powodu mojego i twojego grzechu. A potem skłonił swoją głowę i powiedział: wykonało się. Skończone. Zapłacone. Co mam na myśli? Mówił, że dokonało się twoje i moje zbawienie. Biblia powiada, że zapłatą za grzech jest śmierć. Albo ty i ja byśmy musieli zginąć. Albo ktoś sprawiedliwy, święty musiał zająć twoje i moje miejsce. Bóg nie może łamać swojego prawa. Dlatego umarł. Dlatego Bóg może dzisiaj przebaczyć tobie twoje grzechy. Bóg patrzy na ciebie, na mnie, jakbyś był jedyną osobą w całym wszechświecie. I tak bardzo kocha każdego z nas, że był gotów zostać na tym krzyżu do samego końca. Jezus wiedział, że zostanie wzbudzony z martwych. Jezus wiedział, że nadejdzie dzień, w którym ludzie z każdego kontynentu, każdego narodu, każdego języka, ci, którzy przyjęli Jego przebaczenie, zostaną wzbudzeni do nowego życia, by być z Nim na zawsze. Złożono Go w grobie. To nie był koniec. Gdy nie ma zmartwychwstania, to nie ma Ewangelii. Jezus żyje. I gdy kobiety przyszły do pustego grobu, usłyszały najbardziej fantastyczną wiadomość, jaką mógł usłyszeć człowiek. I to paradoks, że największa wiadomość przyszła z cmentarza, z pustego grobu. Nie ma go tu.
Możecie oglądać tylko miejsce, w którym był złożony. Zmartwychwstał. I właśnie zmartwychwstał Jezus. Zmartwychwstanie Jezusa, przesłanie o tym zmartwychwstaniu, stało się przesłaniem, dzięki któremu uczniowie w ciągu kilkudziesięciu lat przewrócili współczesny sobie świat do góry nogami. Ogłaszając, że Jezus żyje. Że zmartwychwstał. Dlatego większość z nich zginęła śmiercią tragiczną. Że utrzymywali, że zmartwychwstanie jest faktem i że Jezus jest rzeczywistością, że żyje. Część chrześcijan żyje tak, jakby Jezus był martwy, ale podejrzewam, że część chrześcijan jest martwych, ale nie jest to prawdą odnośnie Jezusa i tych, którzy na serio traktują Jego nauczanie i Jego osobę. On żyje. I pomimo tego, że często zmagasz się z bólem, cierpieniem, tragedią, śmiercią, w pewnym sensie łatwiej jest nie być chrześcijaninem. Bo w ten czas diabeł za bardzo się tobą nie zajmuje, bo i tak jesteś po jego stronie. A gdy jesteś na serio po stronie Jezusa, stajesz się celem jego ataków. Z chwilą, gdy zaczynasz iść za Jezusem i zaczynasz iść pod prąd, to nigdy nie jest łatwe, nigdy takim nie było. Ale życie z Jezusem jest nieporównywalnie bardziej atrakcyjne od życia bez Jezusa. Życie z Jezusem jest czymś, bez czego nie da się żyć. Ma nadzieję. Ma przyszłość. Jeżeli Jezus nie został wzbudzony z martwych, jeżeli On nie żyje, to chrześcijaństwo jest złudzeniem i oszustem. A my jesteśmy w naszych grzechach przestępstwach jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi, jacy żyją pod tym słońcem. Gdybym nie miał żadnych dowodów i przesłanek mówiących o tym, że Jezus żył na ziemi, oczywiście tak nie jest, ale gdyby tak nawet tak było, to ciągle bym mu ufał. Dlaczego? Z tego powodu, co dla mnie uczynił. Z tego powodu, że dał mi radość, pokój, czyste sumienie, wolność, bezpieczeństwo, miłość, poczucie spełnienia, satysfakcji w tym, co robię. To rzeczywistość. To nie nadzieja, to nie mrzonki. To rzeczywistość, której żyję. Kim jesteś, Panie? Jezusie, kim Ty jesteś? Czy jesteś tym, za kogo się podajesz? Każdy z nas musi odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli Jezus ogłaszał, że jest Bogiem, a Nim nie był, to kim był? Śmiało. Kłamcą. I musielibyśmy powiedzieć: Jezu, jesteś kłamcą. Jesteś największym kłamcą w ludzkiej historii. Jesteś największą zakałą ludzkiej rasy. Jeżeli kłamiesz. Dokonałeś największego przekrętu. A jeżeli ogłaszał, że jest Bogiem i nie wiedział, co mówi, to desperacko potrzebował psychiatry i to nie jednego. Potrzebował kilku bardzo dobrych psychiatrów. I zostaje tylko jeszcze jedna możliwość. Że był tym, za kogo się podawał. Że był Bogiem, który wszedł w ludzką historię. Przyjął ludzkie ciało. Uważam, że mamy przytłaczające dowody potwierdzające to, co on o sobie głaszą. Że jest synem żyjącego Boga. Nie mogę tego dowieść w sposób eksperymentalny, naukowy, ale mogę tego dowieść, pokazując, jak każdego dnia zmienia on ludzkie życie. Między innymi życie tego Grzegorza, o którym wspomniałem.
Widziałeś gościa, który sam, dobrowolnie, nie pod wpływem jakiegoś wyroku sądowego, sprzedaje wszystko, co posiada, a dużo miał, i rozdaje tym, który skrzywdził? Możesz to wytłumaczyć? No znowu można powiedzieć, że jakiś od długiego siedzenia został gościu wystrzelony gdzieś w kosmos, tak? I już za bardzo bazy nie czali. I potrzebuje pomocy psychologów. Albo kłamie. No, to można sprawdzić, co się stało z tym, co do niego należało. Albo rzeczywiście doznał przemiany. I znam odpowiedź na to pytanie, co dokonało tej przemiany. Zmartwychwstał Jezus. Jego słowo, które dotarło do celi, w której siedział. Słowa Jezusa, które zaczął traktować na serio. Jest taki element w życiu każdego z nas, o którym często nie myślimy, ale bez którego życie jest niemożliwe. To wiara. To wiara. Może w to nie wierzysz, ale zaraz cię przekonam, że jest to rzeczywistością. Wierzysz w to, że twoja żona nie dosypała trucizny do twojej kawy, tak? Wierzysz w to. Nie sprawdzałeś. Może ona się czuła tak, jakby chciała dosypać, ale nie dosypała. Nie sprawdzałeś tego. Wypiłeś. Gdy jedziesz samochodem, bez przerwy używasz swojej wiary. Tutaj macie góry. Rozumiem, że ty nie używasz wiary. Jak dojeżdżasz do takiego wzgórza, to zatrzymujesz samochód przed szczytem, tak z 50 metrów przynajmniej, dla bezpieczeństwa. Wysiadasz z samochodu, idziesz na szczyt, żeby popatrzeć, czy tam nikt nie jedzie po twojej stronie do jezdni. Tak? Tak robisz? Nie? Czyli wierzysz, że ci inni kierowcy będą jechali po swojej stronie jezdni, a nie po twojej, tak? Wierzysz. A jak przyszedłeś tutaj, to zanim siadłeś na to krzesło, to sprawdziłeś, czy cię utrzyma? Sprawdziłeś, czy cztery nogi są właściwie przymocowane? A może poprosiłeś kogoś o słuszniejszej wadze niż twoja, żeby usiadł najpierw na tym miejscu, na którym będziesz siedział? Usiadłeś i nawet o tym nie myślałeś. Użyłeś swojej wiary. Życie jest niemożliwe bez wiary. Resztę wiary. Weź zaufanie. I złóż je w jednej osobie, która naprawdę jest godna wszelkiej wiary i wszelkiego zaufania. W Jezusie. Zaufaj Mu jako Zbawicielowi, jako Panu. I w ten czas odkryjesz, kim On naprawdę jest. Pewnym razem ludzie przychodzą do Jezusa i mówią tak: a skąd my mamy wiedzieć, że Ty nie od siebie mówisz, ale od Boga? On mówi: kto zechce czynić tak, jak ja mówię, ten pozna. Wiesz, to musi być element zaufania z Twojej i mojej strony. Akceptujesz Go przez wiarę. Biblia powiada, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Nie można. A ta wiara wynika ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusa, które dzisiaj jest zwiastowane. I wtedy On przychodzi do twojego serca przez swojego ducha. Przepraszam. I w ten czas masz pewność. Nie tylko przypuszczenie. Nie tylko nadzieję. Ale masz pewność tego, kim On jest. Wiesz, że jest tym, za kogo się podaje. Co masz uczynić? Przyjdź do Niego. Część z nas może się z tego, co mówię, śmiać. Inni mogą to odrzucać. Część z nas może próbować to odłożyć, tę decyzję, na jakiś inny moment. Albo możesz przyjąć to zaproszenie. Zaakceptować Jezusa. Jako Zbawiciela, Pana, Mistrza, Boga. I On przyjdzie do ciebie swoim duchem. Już nigdy nie będziesz taki sam. Wiesz, nie możesz zostać taki sam, gdy znajdzie się duch tego zmartwychwstałego Jezusa w twoim sercu, w twojej osobie. I to nie ty będziesz siebie zmieniał. Ale to Jego obecność
zacznie Ciebie zmieniać. To nie Ty będziesz się wysilał dla Pana Boga, żeby się poprawić i być dobrym człowiekiem dla Pana Boga i dla innych. On po prostu Ciebie zmieni. Jego obecność Ciebie zmieni. Da Ci nowe życie. Czy jest Jezus tym, za kogo się podawał? Absolutnie tak. To Boży Syn. Ty masz dzisiaj szansę, żeby Mu zaufać. Jeżeli chcesz znaleźć się w wieczności, w której On jest, musisz Go przyjąć. Cytuję. Tym zaś, którzy Go przyjęli, miał prawo, albo innymi słowy moc, stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Wiara ma dużo do czynienia z zaufaniem. To zaufanie. To nie jest tak, że tym zaufaniem wyżądasz jakąś wielką dobroć w kierunku Jezusa, czynić taki gest wspaniały na Jego rzecz. To jest tak, jakby ktoś tonął, rzucono mu koło ratunkowe, mówi, dobrze, zrobię to dla was. Chwycę się tego koła, będzie się cieszyć. To nie tak. Jeżeli tak myślisz, to w ogóle nie masz świadomości o tym, kim jesteś i o miejscu, w jakim jesteś. Jak desperacką jest Twoja sytuacja. Jeżeli chcesz, by Twoje grzechy zostały przebaczone, może się to stać w jeden sposób. Musisz się wyznać. Wyznać dosłownie oznacza przyznać się. Przyznać Bogu rację w tym, co mówi o Tobie. O tym, kim jesteś, co zrobiłeś. Musisz być gotów odwrócić się od tego, czego on nie akceptuje. Musisz podjąć decyzję, że od teraz to jest najważniejsza osoba w Twoim życiu. Możesz być protestantem, katolikiem, Żydem, ortodoksem, ateistą. Lub możesz się nie utożsamiać z żadną z tych wymienionych grup, czy też religii. Jakie możesz sobie pomyśleć, jakie są. Ale jedno jest faktem. Jest zwiastowane dzisiaj Boże Słowo. Do Ciebie. Wiesz, że potrzebujesz Chrystusa. Wiesz, że bez Niego sobie nie poradzisz. Wiesz, że On może zmienić Twoje życie. To Bóg, który stał się człowiekiem, któremu dana jest wszelka moc. Również zmiany Twojego serca, Twojego życia. Twojej przeszłości, nad którą nie masz żadnej kontroli. I Twojej przyszłości, której w żaden sposób nie możesz przewidzieć. Ona jest w Jego ręku. Czy się na Niego otworzysz? Kim jest dla Ciebie Jezus? Dzisiaj przychodzi do Ciebie jako Twój Zbawca. Pan, Bóg. Przychodzi dzień, gdy przyjdzie jako Twój sędzia. Mój sędzia. Co z nim zrobisz? Co zrobisz z odpowiedzią na pytanie, kim on jest? Pochylmy nasze głowy, będziemy się modlić.